to lato zapraszamy naszych czytelników do świata polskiego designu. Możecie zobaczyć w Galerii Region właśnie wystawę Design w formie. Jest to projekt Narodowego Centrum Kultury, który przedstawia poprzez 12 bardzo ciekawych przedmiotów historię polskiego wzornictwa. Jest to, tak jak powiedziałam, nie tylko źródło wiedzy o tych danych przedmiotach, ale również o ich projektantach. Mamy ustawienie latami, więc możemy się faktycznie wybrać w taką podróż od lewej do prawej przez całą galerię. No i jest to bardzo fajne spojrzenie graficzne również współczesnego grafika Adama Kosika na właśnie historię polskiego wzornictwa. Dodatkowo mamy dla Was coś ciekawego, coś innego, bo we współpracy tak jakby z wystawą powstała seria podcastów. Te podcasty są również u nas dostępne i w Galerii Region, i w Mediatece. Możecie podejść do stanowiska, usiąść sobie i posłuchać podcastów, które poszerzają nam trochę tą historię danego przedmiotu, który prezentuje wystawa. Podcasty są również przedstawione w formie kodów QR, więc nie musimy ich tylko słuchać tutaj na miejscu, ale możemy sobie po prostu zeskanować kod i na własnym telefonie posłuchać podcastów. Galeria jest otwarta cały czas, wiadomo, że ludzie przychodzą. To, czy korzystają, widzimy po tym, czy mniej więcej sławki były gdzieś tam ruszane, w którym momencie podcast jest odsłuchany. Więc no, na pewno jest to coś innego, jest to coś ciekawego dla czytelników. Widzowie są tej wystawy, ale wiadomo, że to jest okres wakacyjny, więc ludzie bardzo często przychodzą też przy okazji, przy wypożyczaniu książek, przy okazji na urlop, ewentualnie zaglądają tutaj, ale design jest tematem tak ciekawym i tak odrębnym samym w sobie, że myślę, że bardzo dużo fanów, nie tylko na przykład studentów wzornictwa, ale również pasjonatów tego tematu, będzie zainteresowanych kroplą historii na ten temat.